Witajcie, kochane asystentki i higienistki stomatologiczne. Tutaj dr Basia. Przedstawię Wam dzisiaj procedurę egzaminacyjną, zarabianie bądź przygotowanie fletcheru. Dzisiaj będziemy używać takiego preparatu jak Multidentin, czyli fletcher koloru czerwonego. I tutaj już moja taka podpowiedź do egzaminu. Czytajcie etykiety i czytajcie to, co jest napisane najczęściej na preparatach, które macie na egzaminie, bo tutaj już macie piękną podpowiedź, do czego to jest przeznaczone. Przeznaczony jest czerwony fletcher do zamykania wkładek dewitalizacyjnych. Tak? Oraz tutaj też mamy podpowiedź, jak taką pastę zarobić, jak szybko trzeba ją zarabiać oraz mniej więcej, jakie są właściwości tej pasty, że akurat Multidentin szybciej twardnieje w obecności śliny. Zawsze preparaty są zamknięte, szczelnie zamknięte. Przed otworzeniem takiego pojemniczka musimy ten pojemnik wstrząsnąć. No i otwieramy i nakładamy. W przypadku fletcheru, który zarabiamy ręcznie, nakładamy równe ilości proszku i płynu. Jeżeli będziecie mieć dodaną miareczkę do takiego fletcheru, no to będzie trzeba użyć miarki, wtedy jedna kropla to zazwyczaj jedna miarka proszku, takie są proporcje. Zawsze po nałożeniu preparatu, każdy preparat w formie proszku, ponieważ jest higroskopijny, czyli szybko łapie wodę z powietrza, szczelnie zamykamy i odkładamy. Do zarobienia fletcheru będziemy używać akły, czyli wody destylowanej. No i tutaj nakraplamy sobie na powierzchnię płytki kropeleczkę wody destylowanej. Wspomnę jeszcze o materiałach, które potrzebujemy do przygotowania fletcheru. Musi być to szklana płytka, powierzchnia musi być ta szorstka, matowa inaczej, oraz łopatka metalowa, którą będziemy ten proszek wprowadzać do wody. No i kolejność jest taka, że przy zarabianiu fletcheru musimy to zrobić bardzo szybko, dlatego że fletcher ten czas zarabiania do odpowiedniej konsystencji wynosi od 15 do 25 sekund. No a po zarobieniu on wiąże mniej więcej w ciągu od 1,5 do 3 minut w jamie ustnej, więc no jeszcze ślina dodatkowo nam przyspiesza ten proces wiązania, więc musimy to zrobić raczej szybko i sprawnie. I taka różnica między tlenkiem cynku z eugenolem. Tlenek cynku możemy przechowywać około 3 godzin po zarobieniu. On nadal jest plastyczny i taki plastelinowaty, nie twardnieje na kamień. Natomiast fletcher będzie nam od razu twardniał na kamień. Więc jest tak, dzielimy sobie ten proszek na mniej więcej równe części. W kolejnym filmiku dowiecie się, jakie konsystencje fletcheru używane są do różnych procedur stomatologicznych, bo inna jest do cementowania tymczasowego koron protetycznych tymczasowych, inna jest do zakładania, zamykania jako opatrunek do zęba, inna jest do zamykania jakiejś wkładki na przykład dewitalizacyjnej. Nie tylko kolory mają swoją istotne znaczenie, ale też sama konsystencja. No i delikatnie wprowadzamy ten proszek do płynu. Widzicie, że on od razu, ta woda, ten proszek od razu wchłania wodę i woda od razu łączy się z tym proszkiem. W tym momencie mamy mniej więcej zarobioną do konsystencji takiej gęstej śmietany, natomiast my chcielibyśmy do konsystencji pasty. Zachowujemy zawsze czystość na płytce, nie rozmazujemy tego preparatu po całej płyteczce, tylko delikatnie porcyjkami sobie ten preparat mieszamy takimi ruchami okrężnymi bądź ósemkowymi do konsystencji bardziej stałej. W przypadku, gdy widzimy, że ta konsystencja już nam odpowiada, nakładamy całość tego fletcheru na szpatułkę i przekazujemy lekarzowi albo na szpatułce, pokazujemy, że jest zarobiony, jest jeszcze plastyczny, albo na samym brzegu płytki szklanej.
ten proszek, który zostaje tutaj, nigdy go nie wrzucamy z powrotem do pojemnika, zawsze wyrzucamy go do worka czerwonego na odpady medyczne skażone. Natomiast płytkę wraz z szpatułką bezpośrednio po zarobieniu preparatu wrzucamy do, opłukujemy, dezynfekujemy, a później po zakończonej pracy wrzucamy do preparatu, do dezynfekcji dużych narzędzi, do kuwety i później następnie sterylizujemy. I tutaj już widać, że po tym czasie mniej więcej ta konsystencja jest już bardziej taka twarda. Tak? Fleczery mają to do siebie, że można je rozrabiać ponownie, czyli jeżeli mamy jeszcze taką konsystencję kitu, czyli idealną do założenia opatrunku, możemy nakroplić kropeleczkę dosłownie wody i ponownie rozrobić na formę płynną ten preparat. Widzicie, że znowu można go rozrobić. Natomiast można to zrobić tylko do momentu, kiedy on jest jeszcze taki płynny. To jest bardziej podane jako tutaj ciekawostka, tak, że można go ponownie za pomocą wody rozrobić. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Życzę powodzenia na egzaminie. Subskrybujcie kanał, dzielcie się tym kanałem ze znajomymi higienistkami i asystentkami. No i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Dzięki, pa!